Ona przychodzi, aby prosić nas, abyśmy jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa w szczególny sposób dzisiaj zostali użyci w potężny sposób do triumfu i niepokalanego serca, który, jak wiecie, będzie łączył się z cierpieniem. Mówię o cierpieniu tylko i wyłącznie jako cierpieniu sensownym, czyli cierpieniu, które jest uczestnictwem w dziele krzyża Jezusa Chrystusa. Jesteśmy mistycznym ciałem Boga. Święty Paweł mówi o tym, że raduje się w cierpieniach za was. Że w moim sercu dokonuje się, w moim ciele nieustanne konanie Jezusa Chrystusa. Jednocześnie zmartwychwstawanie Jezusa. To konanie, to dzieło krzyża, cierpienia, współcierpienia z Chrystusem ma się dokonywać w każdym chrześcijaninie. To nie jest tylko życie zmartwychwstaniem. Męka, śmierć i zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego dokonują się w nas nieustannie. Jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, aby współuczestniczyć w tym cierpieniu, ale tylko jeśli chcesz. Zobaczcie, jak ona jest delikatna w tym zaproszeniu nas do tego cierpienia. Przychodzi kiedyś do siostry Faustyny. Ona mówi tak. Maria była bardzo smutna. Oczy miała spuszczone na ziemię. Zwróćcie uwagę na jej delikatność. Dla mnie to jest bomba po prostu, nie? I oczy miała spuszczone na ziemię. Dała mi poznać, że ma mi coś do powiedzenia. Ale z drugiej strony jakby nie chciała mi o tym powiedzieć. Kiedy to zrozumiałam, zaczęłam prosić Maryję, żeby mi powiedziała i żeby spojrzała na mnie. W jednej chwili spojrzała na mnie Maryja z serdecznym, ciepłym uśmiechem i powiedziała: będziesz miała pewne cierpienia. Czy chcesz je przyjąć? Ja zawsze będę z tobą. Przytuliła mnie do swojego serca i powiedziała: ja zawsze współczuję z tobą. Zobaczcie, to nie jest tak, że ty musisz, że coś na ciebie spada jak grom z jasnego nieba. Przychodzi propozycja. Masz wolną wolę. Jesteś zaproszony. Możesz to zaproszenie odrzucić. Ona cię prosi. Kiedy przychodzi, jest pełną łaski. Dlaczego pełną łaski? Mówiliśmy już wcześniej o tym. Ponieważ ona objawia nam Boga. W ogóle to jest zdumiewające doświadczenie. Wiecie, zwróciłem na to uwagę, kiedy... Już kończę. Zwróciłem na to uwagę, kiedy studiowałem objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zimno, Mariusz, co? Ale już kończę. Rozgrzej się miłością Matki Bożej. Matko Boża, przyjdź i przytul teraz Mariusza, żeby mu było ciepło. Ogrzej go swoją miłością. Że kiedy dzieci na początku widziały anioła i miały spotkanie z aniołem, miały doświadczenie, my byśmy dzisiaj to nazwali pewnym upojeniem Ducha Świętego, spoczynkiem w duchu. Poruszeni siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała, naśladowaliśmy anioła ze wszystkim, do czego nas uczył. Uklęknęliśmy, jak on na ziemi, powtarzaliśmy słowa modlitwy, którą odmawiał. I uwaga, siła obecności Bożej była tak intensywna, że prawie całkowicie nas pochłaniała i unicestwiała. Zdawało się nawet, że przez dłuższy czas zostaliśmy pozbawieni użycia zmysłów. W czasie tych dni wykonywaliśmy nasze zewnętrzne czynności, jak gdybyśmy byli poruszani przez tą samą istotę nadprzyrodzoną, która nas do tego skłaniała. Spokój i szczęście, które odczuwaliśmy, było bardzo wielkie, ale tylko wewnętrzne. Najzupełniej skupiające duszę w Bogu. Ale również osłabienie fizyczne, które nas ogarnęło, było bardzo wielkie. Pamiętacie? Przyjście archanioła Gabriela do proroka Daniela, które powoduje to, że prorok pada, nie jest w stanie się ruszyć. Rozumiesz? Całkowicie pozbawiony sił. Pada na ziemię. Franciszek mówi tak.
po spotkaniu z aniołem nie mogę mówić, ani się bawić, ani śpiewać. Nie mam siły do niczego. To nic nie szkodzi. Widziałem anioła, który jest piękniejszy niż to wszystko. Franciszek mówi dalej, lubię bardzo oglądać anioła, który do nas przychodzi. Ale najgorsze jest to, że potem nie jestem zdolny do niczego. Nawet chodzić nie mogę. Nie wiem, co mi jest. Jestem przekonany, kochani, że to, co nazywamy spoczynkiem w Duchu Świętym, jest interwencją anielską. Jest interwencją anielską. Są różnego rodzaju upadki. Mogą być też upadki od złego ducha. Szczególnie wtedy, kiedy kapłan nakłada ręce. Zły duch bardzo boi się kapłańskich namaszczonych rąk. I często upadnie człowiek, który może być zainfekowany złym duchem. Nie musi, ale może w takich sytuacjach, by namaszczone dłonie kapłana nie spoczęły na tym człowieku, bo ponieważ demon straszliwie boi się namaszczonych rąk kapłana. Ale myślę sobie, po tym, jak interweniują aniołowie w spotkaniu z prorokami, ze świętymi i to, w jaki sposób doświadczają oni obecności anielskiej, bardziej skłania mnie, że to nie jest nie tyle sam spoczynek sensu stricto w Duchu Świętym, tylko interwencja anielska, która łączy nas z Bogiem. Kiedy przychodzi Maryja, jest zupełnie inaczej. Pamiętacie, Maryja mówi, czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszystkie cierpienia, które On na was ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany jako prośba o nawrócenie grzeszników. Dzieci mówią, tak, chcemy. Pamiętajcie, skarby, że oni mówią tak na to, ponieważ mają doświadczenie piękna i mocy Bożej. Mają doświadczenie piękna i mocy Maryi. Jezus, zanim poszedł na Kalwarię, wpierw poszedł na Tabor. Doświadczyć chwały Bożej. Doświadczyć tego, że jest, jeszcze raz usłyszeć, jesteś moim umiłowanym synem. Kiedy wchodzimy w cierpienie bez objawienia miłości Bożej do nas, tego, kim jesteśmy w Nim i kim On jest w nas, cierpienie nas zabije. Zabije. Dlatego, kiedy wchodzimy w cierpienie, musimy modlić się o szczególne objawienie Bożej miłości do mnie. O zanurzenie w Bożą chwałę, bo inaczej zacznę przeklinać Boga. Demon przyjdzie do mnie i wykorzysta mój ból i cierpienie, żebym przeklinał Boga i swoje życie. Kiedy dzieci mówią, tak, chcemy, Maryja mówi, będziecie musiały wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Wymawiając te ostatnie słowa, łaska Boża, to jest bardzo ważne, rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Ukazanie się naszej Pani, następnego objawienia, znowu zatopiło nas w tej nadprzyrodzonej atmosferze, ale w sposób o wiele łagodniejszy. Zamiast tego unicestwienia w Bożej obecności, które nas sparaliżowało, kiedy przychodził anioł, to zjawienie dało nam spokój i ogromną radość, która nam nie przeszkadzała mówić o tym wszystkim, co zaszło. I znowu Matka Boża prowadzi w kolejnym objawieniu, w kolejnych słowach, treściach do dzieci. W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które rozprzestrzeniało się na ziemię. Myśmy płonęli w tym świetle, które jest Bogiem i nie spalaliśmy się, mówi Franciszek. Tego nie można wypowiedzieć. Rozumiecie? Czyli Maryja pełna łaski, pełna Ducha Świętego, kiedy przychodzi do Ciebie, otwiera swoje dłonie w tym przytuleniu, abyś w niej, w tej łasce, która płynie z jej rąk, z jej serca, doświadczył i zobaczył Boga. Ona nie zasłania sobą Boga. Ona chce Ci Go ukazać w sposób najpiękniejszy. Dlaczego? No bo ona
jako jedyna jest najświętsza, w której Bóg w najświętszy sposób chce się nam ukazywać. W niej, przez nią, dla Ciebie. Kochani moi, kończę, bo nie skończę. Ale chcę Was zostawić z tymi refleksjami w tym zimnym kościele. Ale mam nadzieję, że teraz ogrzejecie Wasze serca modlitwą i pragnieniem doświadczenia Boga w sposób zupełnie niezwykły przez te 33 dni oddania się jej całkowicie. Wszyscy, których znam, którzy naprawdę całym sercem zawierzyli się jej i żyją tym oddaniem. Jeszcze muszę to powiedzieć. Ostatnia refleksja. Żeby się nie wpadli w to, co niektórzy wpadają. 33 dni zrobią rekolekcji, niektórzy nawet zrobią sobie obrączkę z medalikiem, napiszą poświęcenie się Matce Bożej, swój akt poświęcenia i sprawa załatwiona. Nie, to się dopiero zaczyna. To się dopiero zaczyna. Ja mam wejść z Maryją w życie ukryte. Skarby, jest różnica pomiędzy dwoma przyjaciółkami, które dzwonią do siebie i przez 30 minut z sobą rozmawiają. To jest na przykład twój różaniec, twoje godzinki, twoje nabożeństwo majowe. 30 minut z Maryją. Ale jest różnica. Kiedy sprzedajesz swój dom, swoje mieszkanie, bierzesz wszystko, co masz i przenosisz się do mieszkania swojej przyjaciółki, żeby w niej zamieszkać. W jej domu. 24H przeżywając z nią każdą chwilę dnia i nocy. Rozumiecie? To jest życie zawierzeniem. 24H z Maryją. Nie tylko odmówić modlitwy do niej. To jest pierwszy etap. Zawierzenie, poświęcenie się, zamieszkanie w jej niepokalanym sercu, które staje się od tego dnia twoim domem. 24H na dobę. I wtedy ona dopiero może zacząć zmieniać twoje serce. Dopiero wtedy, przy takim zjednoczeniu razem z nią, twojego i jej serca, może zacząć doświadczać takiego objawienia Trójcy Świętej, jakiego nigdy wcześniej nie otrzymałeś. Amen.